Hej, hej! Dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Ja i ta moja mania poprawiania bluzy, poprawiania siebie i poprawiania aparatu. Jakby to nie można było się ustawić, poprawić i wjechać na pełnej. Ale w sumie po co być tak sztucznym i po co być tak przerysowanym, nie? Każdy z nas zawsze zerka, czy dobrze wygląda, czy wszystko jest ok. No, mam nadzieję, że wszystko jest ok. U Was przede wszystkim. Słuchajcie, wczoraj dostałam fantastyczną wiadomość od jednej z Was. Miałam kontakty z Wami, nie z wszystkimi, ale są takie osoby po tamtej stronie, które gdzieś mają taką energię, że raz do mnie napisały i gdzieś tam ten kontakt taki, może nawet bardzo delikatny, jakieś pozdrowienia, jakiś czasem, nie wiem, buziaczek, napisanie miłego dnia, ale ten kontakt się trzyma i jest tutaj taka osóbka, która miała wielkie, ale to wielkie marzenie. Pozdrawiam Cię, Dominika. Wiem, że często mnie oglądasz i to marzenie było takim marzeniem, jakby położyć go na szali, to było takie chyba najważniejsze w życiu. Na pewnym etapie każda kobieta ma najważniejsze marzenie w życiu. I bardzo mocno trzymałam kciuki za Dominikę i wiedziałam nawet, że będzie wszystko dobrze. No i dostałam od niej wczoraj wiadomość, że wszystko jest dobrze, a nawet jeszcze lepiej, więc kurczę, słuchajcie, czasem dla takich wiadomości naprawdę warto żyć, bo zawsze fajnie, jak u kogoś się układa, ktoś jest szczęśliwy i komuś w życiu się dobrze dzieje. A ja Wam powiem, że wczorajszy dzień był w ogóle jakimś takim wyjątkowym dniem. Nie wiem, co to się zadziało. Ostatnio też rozmawiałam z koleżanką i ona powiedziała takie piękne słowa, że takie słowa, które ja lubię, takie motywujące, że tak jak uważamy, tak się właśnie dzieje. I jeżeli sobie myślimy, że na nic nie zasługujemy, że jesteśmy nic nie warci, to życie nam będzie podsuwało takie właśnie kąski, które będą skierowane dla takich osób, które na nic nie zasługują, nie są warte tego, tamtego. I tak to się będzie plotło, albo pletło. I ja tak wstałam z takim nastawieniem, że ja naprawdę zasługuję na coś fajnego. I słuchajcie, dzień zaczął się w ogóle normalnie. I wyszłam, miałam wychodzić za chwilę z domu, ale jeszcze pobiegłam do sklepu osiedlowego i taka, wiecie, biegłam trochę spóźniona, bo jeszcze Brunka wyprowadziłam. I biegłam taka spóźniona przez ulicę i spotkałam sąsiada. Ja Wam o tym sąsiedzie już opowiadałam. I to jest sąsiad, który mi spędza sen z powiek. Mówiłam Wam, że... Sorki, tu Brunek urzęduje. Mówiłam Wam, że... Ja w ogóle mam kawkę. Że mam takiego sąsiada, którego poznaję tylko jak idzie z psem, bo ten pies jest taki bardzo specyficzny i jest taki rozpoznawalny. A sąsiad jest... No dla mnie jest po prostu taki jakby... nie rzucający się w oczy, jest taki jak setki innych ludzi. Idziesz i nie zwracasz na niego uwagi. Ale jest to bardzo kulturalny sąsiad i on postanowił mówić mi dzień dobry. To nie jest sąsiad z mojej klatki, tylko tam z, jakby wiecie, z innej klatki. Z innej części bloku. I on zawsze mnie postawi w takiej sytuacji, że powie mi to dzień dobry, a ja idę taka, wiecie, po prostu zamyślona gdzieś, no wiecie, jak sobie idziecie z psem, patrzycie gdzieś tam w swoją stronę pod nogi, czy gdzieś do przodu i nagle ktoś Was mija i już Was prawie minął i mówi Wam dzień dobry. I Wy wiecie, dzień dobry. A czasem nawet na niego patrzyłam i ja nie wiedziałam, że to jest on, po prostu nie umiem go rozpoznać. I ostatnio go spotkałam i on znowu mnie zaskoczył tym dzień dobry. I już mi było, a to nie wiem, który to był raz, i już mi było tak głupio, tak się po prostu ciulowo z tym czułam. I wczoraj znowu, go spotkałam. I znowu mi powiedział to dzień dobry. A ja taka, wiecie, zapędzona, zamyślona, biegłam przed siebie. I mówię, w końcu się odważyłam odezwać i mówię, że bardzo Pana przepraszam, ale ja po prostu Pana nie poznaję i dlatego się nie odzywam. I taki kamień z serca mi spadł, wiecie, bo ja miałam kiedyś taką sąsiadkę, która była tak specyficzna, że nawet jak odpowiadała dzień dobry, to było z takim wielką łaską. No ja jej to dzień dobry mówiłam długo, 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 w zasadzie do końca, ale zawsze tak byłam taka oburzona, nie, że co za baba po prostu, no kurde, no chociaż raz się kobieta uśmiechnij, ale zobaczcie, a ja wychodziłam na taką samą babę. I on się bardzo miło do mnie uśmiechnął i mówi, że to nic, i myślę, że teraz go już poznam. Więc to był taki miły epizod i takie, no... wytłumaczenie się.
No i przyszłam do domu i za chwilę pobiegłam w swoją stronę. I słuchajcie, jak Wam opowiadałam, mam grupę z moimi dziewczynami. I spotkała mnie taka śmieszna historia. Mam grupę z moimi dziewczynami, z Jolą, Mary i Dorotką. I one już tam się, wiecie, tak kurde zakumplowały, że ja tam tylko wchodzę, jak mam czas i odsłuchuję, o czym sobie tam rozmawiają. Czasem się wtrącam, czasem nie. No, która ma czas, to się odzywa. Albo prowadzimy wszystkie jakieś tam, wiecie, nasze rozmowy. No i postanowiłam, że mam jeszcze chwilę czasu, bo właśnie szłam kawałek od domu i mówię, no to się nagram do dziewczyn. Wciągnęłam telefon i mówię, hej dziewczyny, nie zwracając uwagi na otoczenie oczywiście, nie? A obok mnie akurat w tym momencie stała grupka dziewczyn, które się obejrzały na mnie i mówią do mnie, hej, cześć! I to się nawet nagrało i dziewczyny się śmiały, bo słyszały te tamte dziewczyny, które do mnie powiedziały cześć, ale ja już, wiecie, nawet na to nie zwróciłam uwagi, tylko pocisnęłam do przodu. Poszłam dalej i kawałek dalej idę sobie, już wyszłam po schodkach i szłam takim, jakby wiecie, chodnikiem wyżej, a pod tym chodnikiem jakiś młody chłopak pracujący zamiatał coś tam pod tym murkiem, miał taką zieloną kamizelkę, z jakichś tam służb drogowych był. I tak się na mnie patrzył z daleka, a ja na niego, bo byliśmy tylko we dwoje. I on po prostu zaczął się do mnie uśmiechać. I ja odwzajemniłam jego uśmiech i wiecie co? I to było takie miłe, bo to jest takie niespotykane u nas, nie? Bo właśnie każdy pędzi, zamyślony. I kiedy on uśmiechnął się do mnie, a ja się uśmiechnęłam do niego, to ja poczułam, że to było takie coś... Aż się po prostu dzień mi lepszy zrobił. Wiecie, takie trzy... fajne sytuacje, które mnie wprowadziły w taki dobry stan i on do mnie mówi cześć, i ja do niego mówię cześć i uśmiechnęliśmy się i poszliśmy i wiecie, ja go nigdy nie spotkam, ale tak sobie pomyślałam, cholera jasna, gdyby właśnie tak, tak ludzie się, no wiem, że w innych krajach też jest coś takiego, że ludzie się zawsze do siebie uśmiechają. Ostatnio też rozmawiałam z jednym znajomym, który opowiadał, że wrócił po wielu latach do Polski i jest bardzo taki źle się czuję, bo mówi, że nawet na kasie, no każdy tak, wiecie, robi swoje i tak dalej, a on tam, gdzie mieszkał, to mówi, że no zawsze były takie pozdrowienia, uśmiechy, co słychać. Jest to jednak miłe, powiem Wam, jest to jednak miłe. Także to też mi daje do myślenia, żeby czasem rozejrzeć się bardziej, jak idę na tym spacerze i może ktoś idzie właśnie smutny, przygnębiony i kurczę, uśmiechnąć się do niego, to tak naprawdę niewiele kosztuje, a potrafi człowiekowi tak bardzo poprawić nastrój, że naprawdę to było tak jakby doładowanie baterii, jak macie komórkę rozładowaną i ona tam zaraz Wam padnie i włożycie ją do prądu, to ta komórka odżywa i to było coś takiego miłego. Potem natomiast dostałam po kilku godzinach jeszcze telefon, bo dostałam też rzecz miłą na piśmie, dostałam telefon, który był takim telefonem, na który czekałam, no ja bym mogła powiedzieć, że półtora roku. To był telefon, który bardziej by mnie ucieszył w tamtym roku. Tak, w tamtym roku o tej porze taki telefon to byłoby jak spełnienie marzeń i w ogóle wygranie w Totka szóstki. Ale i teraz się cieszę, bo wiem, że ten telefon zmieni bardzo dużo w naszym życiu. No nie chcę mówić, jaki to był telefon, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że pewnie jeżeli byście usłyszeli, co to był za telefon, to byście się popukali w głowę i powiedzieli, Anka, co ty w ogóle gadasz? A ja wiem, że to będzie z ogromną korzyścią, że to będzie tak dobre i wartościowe i wszyscy tylko na tym zyskamy. Więc cieszę się bardzo, że sprawy się jakoś tak poukładały i sprawy idą w dobrym kierunku i chyba już nie może to się zepsuć. I tak się też nastawiam. I właśnie Wam chciałam tą opowieścią powiedzieć, kurczę, słuchajcie, jeżeli gdzieś tam jesteście teraz w jakiejś takiej sytuacji trudnej, smutnej, która Was przerasta, to tak jak ta moja koleżanka Dominika, no też wiele miesięcy czekała na spełnienie swoich marzeń, chociaż ona bardzo wierzyła, że to się uda i ja też często jej mówiłam, jak rozporuszałyśmy ten temat, że na pewno się uda. I ona dostała to swoje marzenie i jest szczęśliwa, bo wiecie, w odpowiednim czasie wszystko do nas przychodzi. Ja w ostatnim czasie, powiem Wam, że miałam też, bo ja tak, wiecie, tutaj jestem taka radosna i tak dalej, piszecie mi, Aniu, ale od Ciebie bije energia. Ale wiecie co, tą energię to ja sobie trochę sama generuję, bo ja
Ja po prostu wiem, że w tym czasie to wszystko, co takie trudne mnie spotyka, a naprawdę dużo trudnych rzeczy się dzieje. Ja nie wiem. Ja myślę, że właśnie to, co się działo trudnego w tamtym roku, bardzo mnie zahartowało, bo ja na pewne sytuacje reagowałam zawsze emocjonalnie i pewne takie trudne momenty, takie wiecie, że trzeba zacisnąć zęby i po prostu nie dać się, często mnie pokonywały i ja byłam właśnie taka słaba, jeśli chodzi o to, i potrafiłabym trzasnąć drzwiami i powiedzieć, dobra, mam to w dupie. A teraz nie, teraz się właśnie nie poddaję. Ale to wiecie dlaczego? Dlatego, że nauczyłam się już, że zawsze, zawsze po tych trudnych momentach ja dochodzę do takiego wniosku, jest lepiej. Naprawdę, jest lepiej. I tego lepiej by nie było, gdyby nie ten trudny moment. Więc bardzo bym chciała, żeby osoby teraz, które mnie oglądają i borykają się z jakimiś trudnościami, żeby im to przekazać, żeby one po prostu, żeby im kliknęło, żeby pomyślały, dobra, jest trudno, ale będzie lepiej. Bo słuchajcie, zawsze, jeżeli jest źle i jesteśmy już na dole, to z tego dołu nie ma już niżej drogi. Jest tylko droga na górę. To od nas zależy, czy na tę górę się dostaniemy. No ja idę bardzo krętą ścieżką, naprawdę krętą ścieżką, ale mam nadzieję, że za jakiś czas będę mogła, będę chciała, bo mogę zawsze opowiedzieć Wam o tym i wtedy wszystko Wam się poukłada i wtedy będziecie wiedzieli, o czym teraz bredzę, ale nieważne, o czym bredzę, ważne jest tylko to, że naprawdę wszystko trudne w naszym życiu to jest zarąbista lekcja, która po to jest nam dana, że kiedy przyjdzie jeszcze trudniejszy moment, my sobie poradzimy. No, pewnie też nieraz tak mieliście, tylko może też nie każdy na to zwraca uwagę. Całe nasze życie jest jakąś tam lekcją, gdzieś nas prowadzi. Dobra, nie powiem gdzie, bo wiadomo, że wszystkich w jedno miejsce. Ja bardzo wierzę w reinkarnację. Ostatnie też wydarzenia, o których będę chciała Wam opowiedzieć, no, bardzo mnie uświadomiły w tym, że warto być dzielnym, dobrym, no i właśnie przyciągać to swoje szczęście, bo ono zawsze na nas gdzieś tam czeka. Także tak, dziewczyny, chłopaki, dzisiaj taka krótka pogadanka, bo nie wiem, kiedy się zobaczymy następnym razem, ale na pewno przyjdę. Jak tu będziecie, to na pewno się spotkamy. Także ściskam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam, życzę Wam dobrych przyszłych momentów, chwil, dni, spełnienia marzeń i nie dajcie się w żadnej sytuacji. Jeżeli jest Wam źle i trudno, to nastawiajcie swoją głowę pozytywnie. Pa, pa.